skały, które tutaj widać i będzie jeszcze je widać w jednym miejscu na zamku. Skała bazaltowa, bo prawdopodobnie za Lecztolpem posadowiony został na wymarłym wulkanie. Wygasłym wulkanie. Prawie jak na Ślęży. Bardzo charakterystyczna. Na terenie Dolnego Śląska, tak zwana kraina wygasłych wulkanów. I są również takie skały, które o wiele wyższe, nazywają się organy Wielisławieckie bodajże. Zajęte. To jest puczka. Zapraszam tutaj tak, żeby było widać. Cała makieta zamku. Tak. I widać właśnie te skały. Tutaj również w skale była przebita, taka w skale bazaltowej przebita studnia, prawda? I teraz co jest ważne? Momencik. Wieża Jana i tutaj to było więzienie hrabiny Kozel, okrągła wieża, z tym, że widać ile poziomów, więc Państwo już sobie podejmą decyzję, czy wejść na samą górę, zejść czy nie. Dalej, Spichlerz. Kolejne, tutaj były piwnica, tutaj było Kecelloch, tutaj był los kazańców i jakieś tam urzędy. Kolejna brama. Brama zegarowa i później na samym końcu mamy dawną kaplicę, ruiny kaplicy i tutaj właśnie jest ten grób, taki płyta hrabiny Kozel. No i jeszcze tutaj bardzo fajny punkt widokowy na okolice, tylko właśnie nie ma wind, tak? Tak. A tam jest sikawka strażacka, stoi za tym słupem. Tutaj też, przecież tu jest straszne. A, to jest taka mocniejsza, tata robi dziury. No, i na raz. No nikt tego nie wie, ale wszyscy poszli. Słuchajcie, to jest kara. 50 osób służby gotują co chcesz. Widoki z wieży piękne. Nie to co my. Nie wiem, czy bym tu siedział 50 lat. Może bym gdzieś pojeździł. Jak się zamknął? Ale zobacz, jakie widoki miała. Chodź, popatrzymy. Ale ona to piwo wymyśliła, Kozel, nie? Z nudów. Co miała kobieta robić? No. Rok, 49. A tutaj jej chłopi pańszczyźniani. Teraz budzę. Idziemy na wieżę. Jedną i drugą. Panie, leżymy. To jest ruina. Ruina. Pamiętajcie, to jest ruina. Symbol templariuszy. Tutaj. O, tu mają mur z tego bazaltu w ogóle. To bardzo ładnie wygląda. Tak. 50 lat to przesada, ale z 5 lat. Nie idziemy na taras? Idziemy na taras. Hello. Bo oni niscy byli. Chodźcie.
Tutaj? Tak, ja idę na taras. No powiem wam, że widziałem cieśniejsze cele więzienne. O, tutaj sobie gotowała bigos. Biografia krabiny jest dostępna w kasie zamku do kupienia. No, ona w internecie też. Też. Ale rozumiem, że miała tutaj jakąś służbę. No na pewno, przecież sama, od samo sprzątanie tych 6 poziomów to by ją wykończyło, słuchaj. To była hrabina, ona się pracy nie imała. Też się bała wyprowadzić później, jak nawet ją chcieli uwolnić. To już koniec. Już koniec. Idziemy? Idziemy, idziemy. O, a tam jest zejście do lożku. Są jakieś resztki czegoś, ale takie ponure. Ale się tu przynajmniej coś dzieje. Tak było tak błysła na tych ścianach. Małe co było. Dlatego jej się tak nudziło. To troszkę strąbszej. Jeszcze.
Jeszcze jeden, jeszcze raz. O, tu jest oryginalny zegar słoneczny i ona tutaj odliczała to 49 lat na nim. A ona mogła z tej wieży wychodzić? Chyba nie. Ta mówiła chyba, że siedziała na najwyższym tym piętrze i tam ją pilnowali. Czy mogę wsiąść na miejsce hrabiny? To nie jest miejsce hrabiny. Ach, która hrabina? Miała ogródek do pracy. Teraz poświecę. I taką godzinę ustawisz, jaką chcesz. Słuchajcie, tam jest jeszcze jedna wieża i można wejść na dach. O, tam jeszcze coś można zobaczyć. Tu można coś zobaczyć. Chodźmy na wieżę, a potem dziury pooglądamy. Nie wiem, za dużo jest tu po prostu tych. A mieliśmy się na wieżę, no to wchodzimy we wszystkie dziury, czy nie we wszystkie? No co tu jest, Marta? Lapidarium, to jest ten. Kurdello bum bum. Proszę? Nic, nic. Gdzie ten grób jest? Proszę? Gdzie ten grób? Gdzie grób? No tu. Proszę pani, jak się tam wyszły, tam na wyszły teraz jak się tam. No to my w tamtą stronę przejdziemy. Nieludzki język. Gdzie? Tam. Cały czas go mijam chyba. Mam wrażenie. Tu na wierzchu? No, tu na wierzchu. A, ale to mnie w konia zrobili.
Fajna dziura. Schody. Gdzieś na jakiś dziedziniec, z tego co widzę. Albo balkonik. O, tu nic dalej nie ma. Nic dalej nie ma, tylko wyjście na zewnątrz, takie widokowe. Jaki to widoczek z tarasą. O, to też są te bazaltowe skałki. No powiem ci, widoczek to ona tu miała, co by nie mówić. Ale przecież ten jej w połowie czasu chciałbym uwolnić, to już sama nie chciała. Dokąd ta dziura prowadzi? Byłaś tam? A ty jak przyszedłeś tutaj? Bo my z tej dziury wyszliśmy. A my tędy przyszliśmy. A to tą dziurą, żeście jak żeście tam weszły, to tu wyszłyście? Tak, tak wyszłyście. To ja może nie wrócę. To idę na górę na razie. No jest bardzo tam. A tam jego wyśle jeszcze. Nie, to nie wyszło. Idziemy na górę. Nie, no tam się wyjdzie, tam gdzie chodziliśmy. Z tego co dziewczyny mówią. Tak, bo tam można jeszcze... A tu byliście? Nie, właśnie nie wiem. Jeszcze do góry? Ten bazał widziałeś, jak jest poukładany? A gdzie jest chyba nie? A gdzie jest ta studnia? Tam przy wejściu do kaplicy. Jest pani. A gdzie jest, gdzie jest kaplica? Ale to tam dalej. To już wejdźcie sobie na wieżę, potem tam pójdziecie. Tam dalej, jeszcze dalej. No to przy wyjściu. Dobrze. Ale to patrz, myśmy zupełnie inaczej poszły tam w tym troszkę. Tak, no tam jest zaczyna. Dużo dróg do wyboru po prostu. Bardzo dużo zakamarków. No. Dużo, to prawda. Aha, dobra, wyjdziemy. Jest tam jakieś na atrakcyjne. To jest jakieś pół piętro. I schody z pół piętra. A nie, bo tam jest się zamknięte. Jest. Tam się nie da, dobrze. Tu się da. Tu się da. A tu jest, da się wyjrzeć? A, dobra, tego nie chcę. Tu jest jakieś pół piętro. No i taki view 360, nie? Ale fajnie. No. Zameczek super. A tu jest tu też kapelusz. No musimy iść do tej kaplicy. No gdzie tak naprawdę? To jest kościół. Kaplica jest tutaj. Kaplicy nie ma tak naprawdę, bo to są tylko mury po kaplicy. Nie ma dachu, nie ma tego. I tamtego. No dużo ciekawych ścieżek tutaj jest. Ale jest gdzieś na zewnątrz, to nie? Chodźmy tu.
jakaś. O, nie ma przejścia. Tutaj trzeba wrzucić 10 centów, żeby wejść. Dziwne. Nie wiem co tam. Albo tam się coś zaświeci, ale nie mam 10 centów. Telewizyjna, bez telewizji. Dobra, właściwie tam wejść. Ty, a możesz ją na szturku opuścić tam na dół? Mogę. Dawaj. Ale nie opuszczę. No jak ci się podobało, mąż? Spoko, ale większość już widziałem. Tylko inaczej tam dotarłem. No możliwe, ale nic nie widać. Ja chcę zobaczyć. Ale nie należy wchodzić. Tak, powiem ci, że nawet bym się nie spodziewał. Jest bardzo ciekawe. Dużo tych lożków takich, tak, że się można pokręcić. Ciekawe jest. Tu makietka. Rozumiem, że tu są rzeczy, których nie ma już. No. No, ruina, bo nie ma 1/3 tego, co było. Knaupa. No, to trzeba już wracać powoli. To jest knajpa, no i tutaj wyjdziesz, na ten taki tarasik. A to może tam można sobie przejść? Może i można, tylko że zostało nam chyba tylko główne wyjście, bo o 17 zamykali jakieś boczne, nie? To idziemy na tarasik. Fajnie jest, bo pamiętasz ten zamek, co byliśmy, jak byliśmy chyba pod namiotami w Karkonoszach, też był taki zamek gdzieś na powrocie, żeśmy go oglądali. Też było fajne, pamiętasz takie ruiny? No oczywiście nie takie jak te, bo te są świetnie zachowane. Ale też było ładnie. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się to nazywało. Jak żeśmy wracali, tak. Ktoś tu lata dronem. O, jest! Widzisz? Ktoś z dronem ten. Film mają na górze.